Wiecie kto wymyślił te tu takie okazania strach i podziw? wy nie wiecie, to ja wymyśliłam. Tak, Zaskoczyło mnie jedna, pewna fraza w jednym z tych programów porannych zasilacz, który prowadził Darek z Marcinem, kiedy wspominali właśnie o tym, że ktoś w zachwyceniu Jednocześnie poczuł lęk. I pomyślałam sobie, ale jak to? I ponieważ we mnie to obudziło to pytanie, dlaczego, jak to, czy to w ogóle jest możliwe, żeby jednocześnie czuć i strach, i podziw, i takie uwielbienie? Czy to jest w ogóle możliwe? Czy ta osoba, która w Biblii była opisana, że coś takiego poczuła, czy w niej przeważał strach, czy przeważał podziw? Czy w ogóle ona była rozedrgana? Czy co, co się działo? I pomyślałam, że dobrym pomysłem jest spytać innych ludzi, nie z naszego kościoła, zupełnie obcych ludzi, jak na to patrzą. Więc pewnego dnia zawzięłam sobie karteczkę, zeszyt, ołówek, i poszłam na ulicę Sosnowca. Zaczepiałam ludzi pytałam. Czy jest możliwe według nich, żeby w tym samym momencie do tej samej osoby czuć i podziw, i strach? Pomyślałam, że zapytam przeróżne osoby. Od bardzo młodych, średnio młodych, dojrzałych, starszych i bardzo starszych. Więc rzeczywiście udało mi się porozmawiać z ludźmi od lat 80. w dół do lat 10. takim mniej więcej był przekrój. Więc wydaje mi się, co ciekawe było. I powiem Wam, że odpowiedzi były różne. I generalnie były spójne w takich przedziałach wiekowych. Czyli osoby tak 60, 70. zgodnie stwierdzały, że. W zasadzie to one nie wyobrażają sobie takiej sytuacji, ponieważ w życiu się nie zetknęli z taką sytuacją. Nikogo takiego nie znają, żeby czuli jednocześnie i strach i podziw. Wszyscy w tej grupie, z którymi rozmawiałam. Ktoś pomyślał, a być może jakiś taki super przedsiębiorca, który ma takich ludzi pod sobą i jest taki rozgarnięty. No on być może zna pan kogoś takiego? Nie. Okej. Okay. Była pani w wieku lat 80. Rozumiecie, że w tym wieku trudno jest znaleźć na ulicy osoby chodzące i które będą chciały rozmawiać, ale udało mi się znaleźć taką panią. Miała ponad 80 lat i z tą panią miałyśmy bardzo ciekawą rozmowę. Ona, na podstawie swojego doświadczenia, stwierdziła, że owszem, to jest możliwe. Najczęściej to jest coś, co się zmienia. Jest sytuacja, w której się czuje strach, a potem się czuje podziw, w zależności od zachowania tej osoby. Czasami to się dosyć szybko zmienia, zależnie od okoliczności. Była bardzo ciekawa rozmowa. Osoby w wieku lat tak 40-50, jak myślicie? Nie mam czasu. Tak, dokładnie. Tam nikt nie chciał rozmawiać. Nikt, ani mężczyźni, ani kobiety generalnie omijały, jak widział, że podchodzę, to omijały tym szybciej. Jedna pani powiedziała: No dobrze, zadałam pytanie. Nie mam czasu. Poszła. Ale młodsi ludzie, w sensie 20-30, bardzo chętnie rozmawiali i wszyscy podawali, że tak oczywiście to jest możliwe. I wiecie, jakie przykłady podawali? Napoleona, Juliusza Cezara, um, wspaniałych władców Chin, Korei, tak? Nawet padł pis nasz polski. Generalnie w taki sposób ci młodzi ludzie myśleli. Ale pomyślałem, że to jest. Za mało, ja chcę jeszcze młodszych. Zahaczyłam takiego obczyka. Powiedział, że ma lat 10, przyznał się do wieku, i zapytałam, czy to jest możliwe? Czy on kiedykolwiek w życiu czuł jednocześnie i podziw, i strach? Więc na początku chyba nie do końca zrozumiał, o co mi chodzi, więc pytałam się, czy był taki moment, że spotkał kogoś, do kogo poczuł podziw, taki prawdziwy podziw? I w tym momencie, wiecie, dzieci są bardzo takie wyraziste. Pod oczy mu się zaświeciły, tak się uśmiechnął. Ja mówię, I jednocześnie strach. I w tym momencie chłopczyk zrobi coś takiego. Nie! Skąd? Dla dzieci, proszę? Podziw dla dzieci, podziw nie ma strachu. Tak, dla dzieci podziw to jest poczucie bezpieczeństwa i tam nie może być strachu. Strach się wyklucza z podziwem. Zobaczcie, co się z nami dzieje. Że z biegiem czasu uczymy się, że... No właśnie, czego się uczymy? Że poczucie bezpieczeństwa nam nie jest potrzebne? Czy że musimy zapłacić poczuciem bezpieczeństwa po to, żeby czuć podziw? Nie rozumiecie? Czy nie czujemy podziwu dla kogoś, z kim, z kim się czujemy bezpiecznie? Co się dzieje w naszym życiu? Co my takiego przeżywamy w naszych doświadczeniach, że tracimy tą taką dziecięcą, prostolinijną oczywistość? Jak podziwiam. To muszę się czuć bezpiecznie, nie mogę się bać. A jak się boję, no to, to gdzie tu podziw? To tak zostawiam Wam do przemyślenia, jakie jest Wasze zdanie. Natomiast w Piśmie Świętym, bo do tego trudno się nie odnieść. Czy w Piśmie Świętym łączy się podziw i strach jednocześnie? Czy Bóg, który jest opisany w Piśmie Świętym, jest kimś, kogo się jednocześnie podziwia i się go boi? Nasza grzeszna natura tak reaguje. Podziwem czy strachem? strachem? Jeżeli my cały czas funkcjonując w naszej grzesznej naturze, bo nie jesteśmy w stanie się jej w tej chwili pozbyć, czy jest szansa, że nie będziemy się bali Boga? Czytałam różne przykłady ludzi w Biblii, i w sumie dwa tak troszkę mnie dłużej zatrzymały. Jeden przykład to był przykład Gedeona, o którym nawet wczoraj rozmawialiśmy z mężem, który, Gedeon, nie mąż, spotkał się z aniołem, do Gedeona przyszedł anioł i mówi do niego: Mężu waleczny, pamiętacie, jak Gedeon zareagował? Za pozwoleniem, panie mój! Skoro tak mówisz, no to dlaczego jest jak jest? I anioł mu wyjaśnia. A Gedeon na to. Za pozwoleniem, panie mój! Jak to? I pomyślałam sobie, rany, hardy człowiek, nie? Do anioła? Była inna sytuacja. Manoach, ojciec Samsona, kiedy zorientował się, że rozmawia z aniołem, jego pierwsze stwierdzenie było. Zginiemy! Zginiemy! Przecież widzieliśmy Boga! Koniec po nas! A Gedeon sobie, za pozwoleniem, panie mój! Obaj mieli grzeszną naturę. Z tych dwóch, który był bardziej wystraszony, który miał powód do tego, żeby się bać większy Manoach czy Gedeon? Znacie te postacie, prawda? Znacie sytuację. Gedeon był w czasach, kiedy Izrael najeżdżał w Filistyni, najeżdżali wrogowie i generalnie, generalnie było kiepsko. Nie było niezależności takiej państwowej, nie mieli swojej własnej władzy. Co ktoś przyjeżdżał z najeźdźców, wykorzystywał ile się dało, zabierał jedzenie, zabierał zwierzęta, zabierał kobiety, i byli zupełnie bezsilni. I Gedeon był jednym z tych bezsilnych ludzi, którzy po to, żeby tam wymudzić swoje zboże, to chował się w winnicy. Kto będzie w winnicy szukał zboża? Tam było w miarę bezpiecznie. Więc ten niezwykle dzielny człowiek, chowając się w winnicy, klepał sobie tą pszenicę. I on generalnie żył w stanie, tak jak wspomnieliście, strachu. Bo w każdej chwili mu ktoś przyjechać i mu to wszystko zabrać. Wiecie, zabrać nie zabrać ciastko z deseru, nie? zabrać zboże. Zabrać to, z czego mógł, co mógł zmielić na mąkę, z czego mógł zjeść chleb, co mu gwarantowało przeżycie. Czyli wyobraźcie sobie, teraz przychodzi ktoś do Was do domu i zabiera Wam wszystko, co macie w lodówce, w spiżarce, w szafkach kuchennych. Wszystko zabiera i zostajecie z pustymi ścianami. No i ubrania możecie sobie je zjeść, jak chcecie, jak możecie. Niektórzy w rozpaczy gryźli kiedyś tam z sali, prawda? Żuli, pasy skórzane. Było tak. Albo się zbierało pokrzywy gdzieś w lesie, nie? Wykopywało korzenie perzu. Wtedy się okazało, że nawet żołędzie da się zmielić. Jak się odpowiednio je spreparuje, to nawet da się z tego upiec jakiś placek. To była taka sytuacja. I Gedeon, żyjąc cały czas w strachu, spotyka Anioła i. Za pozwoleniem, Panie mój. Mnie się nie podoba warunek, warunki, w jakim żyjemy. Mnie to się nie podoba, mnie ta sytuacja się nie podoba. A ty mi mówisz mężu waleczny? No bo człowiek nie ma już nic do stracenia i wtedy bawi Panu Bogu no. prawdę to bądź. Prawda? Wtedy jest szczery, wtedy nie, nie ściemnia, nie udaje. Ja chciałam, żebyśmy to sobie otworzyli tą, tą historię, to jest Księga Sędziów. Bo w pewnym momencie Gedeon zmienia swoją postawę. I to też jest ciekawy moment kiedy. Księga Sędziów, rozdział 6. 11 werset. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon jego syn wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midjańczykami. I ukazał mu się anioł pański, rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: Za pozwoleniem, panie mój, jeżeli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie? I wtedy pan zwrócił się do niego i rzekł: Idź w tej mocy swojej i wybaw Izraela z ręki Midjańczyków. Przecież to ja cię wysyłam. A on rzekł do niego: za pozwoleniem, panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród manasesytów. Ja, ja zaś sam najmłodszy z, jego, z domu mego ojca. Takie trochę wyzwanie rzucone, prawda? I odpowiedział: Jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to Ty rozmawiasz ze mną. Nie odchodź stąd, aż wrócę do Ciebie, przyniosę ofiarę z pokarmów, położę przed Tobą i wtedy tamten rzek, pozostanę tu, aż wrócisz. A on poszedł, przyrządził koźle, placki, przyniósł, położył przed nim i dwudziesty werset. Anioł Boży rzekł do niego, weź mięso, placki, połóż na tej tam skalę, a polewkę wylej i uczynił tak. Wtedy anioł pański wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce, dotknął jej końcem mięsa i placków. Wiecie, takie trochę jak czary mary, nie? Wyciąga laskę, końcem dotyka gdzieś tam daleko z dystansu, Obok stoi Gedeon, a wtem buchnął ogień ze skały i strawił mięso i placki. I czasami takie coś się widzi na jakichś takich pokazach, nie? A tu była taka rzeczywistość. Ale anioł pański zniknął z jego oczu. Wtedy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański i rzekł: Ach, panie, Boże mój, przecież to anioła pańskiego oglądałem twarzą w twarz. I wtedy Bóg rzekł do niego: Pokój z Tobą, nie bój się, nie umrzesz. Wtedy się Gedeon naprawdę wystraszył, kiedy zobaczył z kim naprawdę rozmawia. Wiesz, kiedy my jesteśmy tacy zakręceni, kiedy mamy mnóstwo stresów, kiedy jesteśmy spięci, kiedy się boimy, kiedy w zasadzie w głowie mamy jedynie co przerażenie: co to będzie, co to będzie, w jakich warunkach żyje, o rany, w każdej chwili zagrożenie. Wiecie, to w pewnym momencie przychodzi do nas ktoś, kto. Jest wysoko postawiony, a my do niego za pozwolenie, Panie mój, co ty tu robisz? No ale ja ci chcę pomóc. Za pozwolenie, chcesz mi a jak ty niby chcesz mi pomóc? Jak ty możesz mi pomóc? Gdyby Gedeon za czasów pokoju spotkał się z Aniołem, nigdy by się do niego w ten sposób nie odezwał. Ale to, że żył w strachu, spowodowało, że przestał w ogóle rozróżniać, co się dzieje. Strach w naszym życiu powoduje, że my przestajemy logicznie myśleć, że my przestajemy słyszeć. My owszem, słyszymy w słowa, ale my tego nie rozumiemy, nie? Mieście takie sytuacje? Kiedy boimy się czegoś, to ktoś nam powie miłe rzeczy, a my słyszymy tylko te, zły, te złe. Słyszymy wyzwania zamiast obietnic. Ale w tym momencie Bóg doskonale o tym wiedział, że tak Gedeon funkcjonuje. Bóg doskonale wie, że my tak funkcjonujemy. I w takich sytuacjach Bóg chce nam pokazać coś znacznie więcej. Bóg chce nam pokazać tak, jak Gedeonowi. Można powiedzieć, że to taka sztuczka troszkę, nie? Taka prestyligitatorska. Tam koniec laski dotyka. Bach, ogień, strzela, strawi i tak dalej. Eliar zrobił coś takiego na górze: Karmel, nie? Też z nieba spadł ogień, spalił wszystko taki trochę na pokaz, ale z drugiej strony to było coś, co uzmysłowiło Gedeonowi, że rozmawia naprawdę z kimś wielkim z kimś, kto nie jest jemu równy, ale to jest ktoś, kto ma wielką moc. I wtedy w Gedeonie, poza strachem, obudziło się coś jeszcze. Obudził się podziw, obudził się zachwyt. Obudziłaś ta świadomość, że wow, jest jednak ktoś potężny. Nie jestem sam. Do tej pory myślał, że jest sam. Wydawało mi się, że te wszystkie historie, które słyszał o Bogu, ojców. No, opowiadają, ale czy to było, czy nie było? Widzi, to gdzieś było. To tak jak my teraz czasami słuchamy opowieści z pól misyjnych z Brazylii. No, gdzieś tam się dzieje, no pewnie, ale. No... Nam się wyjść tutaj, no przecież my tu wyjdziemy i tak nic z tego nie wyjdzie. No, no nie u nas. Gedeon tak samo, to było kiedyś, dawno temu, ale kiedy na własne oczy zobaczył, że jest obok niego ktoś niezwykle potężny, wtedy się przeraził i Bóg musiał mówić: Nie bój się, Gedeon, nie bój się, ja Ci pomogę, będziemy razem. I potem Gedeon mógł zrobić rzeczy, które wydają się zupełnie absurdalne. W sensie wiecie, tam 300 osób na całą armię, no co to jest? A tu te 300 osób zwycięża. Więc może być tak, że jesteśmy w tej chwili w strachu, w dużym strachu i Bóg będzie musiał pokazać nam wyjątkową swoją moc, żeby nami wstrząsnąć. Może być tak, żebyśmy poza naszym strachem obudzić w nas też podziw do siebie. Zachwyt jego mocą, żeby było coś więcej niż ten strach. Czy Gedeon przestał się wtedy bać? Bo ja wiem, szczerze mówiąc, w czasie wojny nie boi się tylko ten, kto nie ma pojęcia, że jest wojna. Nie? To tam dziś strach zawsze jest. To, to nie jest tak, że całkiem się strachu pozbywamy. Niektórzy mówią, że nie, nie boją się tylko idioci. Człowiek, który myśli, generalnie boi się w takich sytuacjach. Ale ten strach się zrobił taki <laughs> informacyjny tylko, a nie paraliżujący. Ten strach zrobisz tylko informacją, że gdzieś tam jest zagrożenie, ale ze mną jest ktoś mocniejszy, kto mnie wybawi. Więc jestem ostrożny, potrzebuję tych znaków jeszcze, nie? Potrzebuję jakiejś taktyki wojennej? Wiecie, tam to były te dzbany, nie? I te wszystkie takie drogi, w jaki sposób kogo, jak to wybrać tych żołnierzy? Wiecie, tak wszystkie rzeczy, które Pan Bóg dał. Potrzebował jakiejś taktyki. I strach, ten taki zwykły świadomość dyktował mu, że to jest potrzebne. I Bóg mu to dał. Ale wiedział, że jest z nim ktoś, kto zapewnia mu zwycięstwo. W naszym życiu jest dokładnie tak samo. My wiemy, że dookoła są różne pułapki, wiemy, że są pokusy, my to spotykamy na co dzień. Ale jeżeli nasze życie spędzimy cały czas w unikaniu pokus i unikaniu tego, co jest złe, i w strachu, że w każdej chwili ktoś może nam coś zrobić nie tak, no, to będziemy jak Gedeon, że nam się po prostu, gdy Bóg przychodzi z ratunkiem, to powiemy: Boże, ale nie, nie, nie ja i nie tu i nie teraz, i wiesz, o czym ty do mnie mówisz. Nie w tych warunkach. Chciałam jeszcze drugą postać przytoczyć. Ciut wcześniej, czyli z czasów Mojżesza, i konkretnie samą postać Mojżesza, czyli druga księga Mojżeszowa. Do której też chciałam, żebyśmy wrócili. I ponieważ postać Mojżesza jest znacznie lepiej znana, to ten wstęp nie będziemy czytać, tylko sobie o tym opowiemy. Pamiętacie, kim był Mojżesz, prawda? To było izraelskie dziecko, które zostało urodzone wbrew dekretowi faraona, który powiedział, że wszystkich męskich, nowonarodzonych dzieciak, nowonarodzone nowo, nowo dzieciaki, wszystkie trzeba usunąć. To było oczywiste, ale on został schowany przez mamę. Udało się przetrzymać przez kilka dni, a potem już nie mogąc utrzymywać dalej w domu, w, takim, w ukryciu tego dziecka, mama włożyła go do koszyka, puściła rzeką. Siostra pilnowała, żeby się chłopcu nic nie stało. W odpowiednim momencie oczywiście to dziecko zostało upuszczone, kiedyś się tam kąpała córka Faraona, księżniczka i ona zobaczyła, o jest, coś tam jest, zainteresowała się, wyłowiono Mojżesza. Dziecko było ładne, więc się zaopiekowała dzieckiem, było wdzięczne, sympatyczne, już takie pulchniutkie, sympatyczne dzieciątko. Kto by go nie chciał, szczególnie jak dziecka nie ma swojego, Każdy, każda kobieta weźmie. No więc... Również ta córka faraona to zrobiła. Wychowała go u siebie na dworze, więc Mojżesz rósł jako człowiek, który praktycznie nie boi się nikogo. Nie? Wnuk faraona, przybrany syn e, córki faraona, był uczony przez najwyższych kapłanów. Był świetnie wykształcony. Był uczony tych wszystkich naukowych faktów, ale i wojennej taktyki. On to wszystko umiał. Wiecie, ten prosty luk w Egipcie nie miał problemu. Zaćmienie słońca, kapłani wychodzą, to my swoją mocą, to bogowie. Ale Mojżesz doskonale wiedział, że to jest ściema. Doskonale wiedział, dlaczego to słońce jest zaćmione. Doskonale wiedział, jak to wyliczyć. On to wszystko wiedział. On był uczony przez tych kapłanów. To był człowiek, który generalnie się nie bał. Był zaznajomiony z najwyższymi osobami w ówczesnym świecie starożytnym. No bo Faraon kimś takim był wtedy, prawda? To nie był jakiś tam król plemienia i ksińskiego, gdzieś tam w Afryce, tylko to był Egiptu, który. Egipt wtedy miał potężną władzę. To, był, to było coś. I ten Mojżesz, na skutek różnych swoich decyzji, trafia na pustynię, daleko od Egiptu i widzi płonący krzak. W tym płonącym krzaku. Spodziewałoby się, że zaraz będzie taka rosła kubka popiołu, a tu nic, nie? To płonie, płonie i się nie spala. I Mojżesz, jak każdy taki człowiek, wiecie, nauczony dobrych postaw nauki, idzie i mówi, ale co się dzieje z tym krzewem? Ten prosty lud, który nie miał takiego wykształcenia, prawdopodobnie by się straszył i uciekł. Ale Mojżesz nie. Możesz podchodzi, jak to jest? Przygląda się i wtedy słyszy głos. Mojżeszu, zdejm ze stóp sandały swoje, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Każdy człowiek z tego prostego ludu w tym momencie by rzucił się twarzą na ziemię. Je, yeah, Bóg ze mną rozmawia, umieram ze strachu, nie i tak dalej. Ale Mojżesz tego nie robi. Mojżesz znów się nie boi. Mojżesz zdejmuje sandały i rozmawia z Bogiem. Po prostu rozmawia. Bóg mu mówi, zrobisz to a to, a Mojżesz mówi, nie wiesz, trochę jak Gedeon, tylko Gedeon wiecie, tak trochę, no nieładnie się odzywa do tego anioła. Możesz pokornie, ale jednak się nie zgadza. Przeciwstawia się Bogu. Zamiast paść twarzą na ziemię, Mojżesz naprawdę się niczego nie boi. Mojżesz nawet się nie boi Boga. Mojżesz znał historię o Bogu, wiedział, że Bóg nie jest straszny, że może sobie na to pozwolić. Mojżesz się nie boi, ale czy nigdy się Mojżesz później już nie bał też? Czy cały czas Mojżesz tak patrzył na Boga, jako na tego dobrego, z którym można było rozmawiać zawsze, który zawsze jest dobry i zawsze wysłucha? Więc w drugiej księdze Mojżeszowej, w rozdziale zaraz sprawdzę, którym, w 32. 33 rozdział II Księgi Mojżeszowej. I tam jest sytuacja, kiedy mojżesz troszkę inaczej reaguje na Boga. 33 rozdział. Druga Księga Mojżeszowa. To jest już moment, kiedy mojżesz, rozbił kamienne tablice. Na widok cielca. Rozkazał wybić tam tych, którzy się oddawali temu hołdowi. Był wzburzony, był rozgoryczony, był zdenerwowany. I rozmawiał pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Po czym Mojżesz wracał do obozu, podczas gdy młody sługa jego Jozue, syn Nuna nie oddalał się z namiotu. I rzekł Mojżesz do Pana, oto Ty mówisz do mnie, prowadź ten lud, a nie oznajmiłeś mi, kogo poślesz ze mną. Chociaż powiedziałeś, znam Cię po imieniu oraz znalazłeś łaskę w oczach moich. To też jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, daj mi poznać zamysły Twoje, abym cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach Twoich. Zważ też, że Twoim ludem jest ten naród. To jest ten sam Mojżesz. Który całkiem niedawno przekonywał Boga, że ten lud jest okej, okay, nie rób tam nic złego, wiesz, ten lud jest w porządku, ty jesteś dobry przecież, przecież jesteś łaskawy, wszystko jest w porządku, Boże, nie? Gdy po raz następny spotyka się z Bogiem i Bóg mówi: idź dalej, dalej, prowadź, tak jak do tej pory, niech będzie tak jak do tej pory, Ty dalej prowadź, idziemy dalej. Czyli do tej pory ja byłem obłokiem, który chronił w dzień, byłem ogniem, który grzał i chronił nocą. Byłem z wami, karmiłem was mamną. Wszystko było w porządku, robimy tak dalej. I co Mojżesz na to mówi? Mojżesz na to mówi: Jeśli rzeczywiście znalazłem łaskę w oczach twoich, daj mi poznać zamysły twoje, abym abym Ciebie poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach Twoich. Słuchajcie, co jeszcze Bóg mógł zrobić dla Mojżesza, żeby, żeby Mojżesz uwierzył, że znalazł łaskę, że Bóg naprawdę chce dalej prowadzić ten lud? Co Bóg mógł jeszcze zrobić dla Mojżesza? Przed chwilą Mojżesz był przekonany, że Bóg prowadzi, że jest nad nimi Boża Łaska, że to Bóg daje ten obłok, to Bóg daje ten ogień, to Bóg daje mannę. Stawał murem za Bogiem, tłumacząc ludowi, że Bóg jest dobry, troszczy się o Was, nie buntujcie się, nie martwcie się. Jedno wydarzenie i Mojżesz, czy ja na pewno znalazłem łaskę? Boże, ale czego Ty właściwie chcesz? Naprawdę chcesz, żebyśmy dalej szli? Będziesz nas dalej prowadził? Daj mi jakiś znak. Rozumiecie to zachowanie? Stało się coś w jego umyśle, prawda, w jego sercu, coś się stało. Coś załamało jego opinię o Bogu, coś załamało jego spojrzenie na Boga. To doświadczenie, które przeżył, spowodowało, że zamiast się utwierdzić w zaufaniu do Boga, to on zaczął wątpić, czy Bóg naprawdę jest taki dobry. Czy Bóg naprawdę jest stabilny, stały. Czy na Bogu naprawdę można polegać? Czy to, co powiedział no, tydzień wcześniej, nadal jest prawdą? Czy Bóg nie zmienił zdania? On co prawda powiedział, że chce zaprowadzić do Ziemi obiecanej, oczywiście, ale przecież to wszystko, co się zdarzyło, to ten Bóg, czy to możliwe? Boże, to jest tak dziwne, to jest tak nieprawdopodobne, że Ty tak wspaniały, czysty, jednocześnie no, trochę się Ciebie boję. Czy naprawdę jest tak, jak mówiłeś? Serio, mnie to też teraz obejmuje? Czy nas to dalej obejmuje? Stanął w tej samej sytuacji, kiedy w swoim sercu miał i podziw dla Boga, bo wiedział, jaki Bóg jest potężny, i obudził się strach, którego wcześniej nie było. Gdy ona było odwrotnie był strach, nie było podziwu i Bóg pokazał swoją moc, prawda? Ogień i tak dalej. U Mojżesza było odwrotnie. Najpierw był podziw, było zaufanie, a teraz pojawił się strach. I co Bóg na to poradził? Co Bóg zrobił? W 34 rozdziale, zaraz następne wersety, od drugiego wersetu. Bądź gotów na rano i wstąp bramkę na górę Synaj i stań tam, stań tam przede mną na szczycie góry. Niech nikt z tobą nie wchodzi, niech też nikt nie pokazuje się na całej górze. I później Mojżesz wszedł i stąpił Pan w obłoku, a on stanął tam przy Nim i wezwał imienia pańskiego. Wtedy Pan przeszedł obok Niego, obok Mojżesza, i zawołał: Bóg, Bóg miłosierny, łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary. Lecz nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. I pochylił się Mojżesz śpiesznie aż do ziemi i złożył pokłon. I rzekł: O ty, jeżeli znalazłem łaskę w oczach Twoich, panie, racz pójść, panie, pośrodku nas. Nie jest tak łatwo przekonać Boga, człowieka, że Bóg jest dobry. Nie jest tak łatwo. Nawet jeżeli człowiek już zobaczy, tak jak Mojżesz, Bóg sam mu się przedstawił. Ja jestem wierny. Ja zachowuję łaskę, ja dochowuję przymierza, dotrzymuję słowa. Mojżeszu, popatrz, posłuchaj, ja taki jestem. Nawet jeżeli Bóg to wszystko Mojżeszowi przekazał, Mojżesz, ale jeżeli tak jest, to Ty sam chodź ze mną, Ty sam, do tej pory szedł Bóg, ale Mojżesz chciał tego przypieczętowania, że nic się nie zmieniło. I wiecie, co? Dostał to dostał to. I pomyślałam, że nie wiem czy tak jest zawsze. Moja refleksja jest taka. Że Bóg chyba chce od nas, żebyśmy do niego czuli podziw, świadomość tego, kim on jest, potężny, kochający, miłosierny, dobry. Żebyśmy uwielbiali go w ten sposób jako tego Boga, ale jednocześnie żeby w nas było coś takiego, co nie jest tym strachem, który paraliżuje. Ale jest taki rodzaj emocji, taki rodzaj odczucia, który w języku polskim chyba nie ma dobrego określenia osobnego. Biblia też gdy jest tłumaczona, to w księdze Izajasza jest tłumaczona ta emocja, ten strach, ten, ta rzecz jako strach. Zaraz znajdę, gdzie to mam napisane. W Księdze Izajasza w ósmym rozdziale. Sam Bóg o tym mówi. Tak bowiem rzekł... Ósmy rozdział, 11 do 14. Tak bowiem rzekł Pan do mnie, gdy mnie chwycił za rękę i przestrzegał mnie, abym nie chodził drogą tego ludu, mówiąc... Nie nazywajcie z przysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa z przysiężeniem i nie bójcie się tego, czego się boi, ani nie trwóżcie. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego, czyli podziwiajcie, uwielbiajcie. Niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem. Tutaj wspomina właśnie o tym uczuciu, takiej emocji, którą ma, takiej postawie, jaką mamy, która nie da się w polskim języku inaczej tego nazwać jak swego rodzaju bojaźni, Troszkę lęk, wiecie, tego typu. Niech będzie Wam świętością i kamieniem obrazy. Niech będzie dla Was czymś świętym, czymś, co jest tak daleko od nas, że jest aż no nie przerażające, ale takie no nierealne, aż, aż trudno w to uwierzyć, nie? Bóg jest właśnie w tym obszarze. Nie jest taki, wiecie, że można dotknąć. A wiadomo, Bóg, jest przewidywalny. On nie jest taki. W tym tygodniu po raz pierwszy w życiu oglądałam z wielkim zainteresowaniem występ łyżwiarza figurowego. Bo były Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym, i ja generalnie od wielu lat już za bardzo nie pasjonuję się sportem, tak, żeby to oglądać. Natomiast zobaczyłam nagłówek tego filmiku. I ten nagłówek brzmiał mniej więcej tak, dosłownie w tej chwili nie pamiętam, ale mniej więcej to brzmiało tak. Fenomenalny, idealny, aż trzy kropki, nierealny i trzy kropki. No więc mówię, a ja tak, a coś to ja muszę obejrzeć, nie? Więc włączam tego Ilię Malinina. Jeżeli chcecie, poszukajcie sobie ten występ Ilii Malinina, amerykańskiego w sumie reprezentanta, chociaż jest z rosyjskiego pochodzenia. Ten człowiek Płynął i fruwał, latał. To było nieprawdopodobne. Ja się na tym kompletnie nie znam, kompletnie się nie znam. Reporter relacjonował i mówi: O, poczwórny Aksel! Aksel, no dobra. O, jeszcze potrójny i zaraz kombinacja z poczwórnym niesamowite, nikt tego jeszcze nie dokonał. No może i nie dokonał, ja się nie znam. Moje wrażenie było takie, że tam nie było ani jednego ruchu, który by w jakikolwiek sposób Przeszkadzał, wiecie? To wszystko było tak skomponowane, idealnie. Wiecie, człowiek ma cztery kończyny, czasami mu wszystkie cztery przeszkadzają, nie? Ale jemu nawet włos nie przeszkadzał. Nawet nitka mu nie przeszkadzała. To było wszystko tak perfekcyjne, tak idealne, że ja się zachwyciłam. Totalny laik. Pobił wszelkie możliwe rekordy ponoć. W sensie tak wysokiej punktacji jeszcze nikt nie zdobył, bo tam powyżej 133 punkty, podobno. Takiej się nie uzyskuje. Genialny był występ. Wszyscy tam klaskali, piszczeli, krzyczeli. Tam po prostu był szał na trybunach. Ja się na tym nie znam, ale dla mnie to było cudowne. Nasz Bóg jest kimś nie takim, ale to jest tego rodzaju doświadczenie. My się nie znamy, patrzymy na jego dzieła. Jeżeli go kompletnie nie znamy, przypuszczam, że ktoś by się w ogóle nie orientował, na czym polega jazda na łyżwach, to by stwierdził, no co jeździ i skacze. Ja tam kiedyś oglądałam i próbowałam jeździć na łyżwach. Wiem, że ktoś nie da zrobić, nie? ale tutaj ten człowiek to robi. Więc ja wiem, że wow, to jest naprawdę. nie? A jeszcze to całe piękno, takie, taka estetyka wykonania, to współgranie z muzyką i cały czas był uśmiech na twarzy tego człowieka i emocje i sobie myślałam, rany Kogut, on jednocześnie gra i, i wszystko robi. I jeżeli naszego Boga zaczniemy poznawać i przyglądać się Jego dziełom, co On robi w taki sposób, żeby Go lepiej poznać, żeby jakby z tym nastawieniem, że to jest mistrz, z tym nastawieniem, o którym mówi Biblia, że Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, gdy z tym nastawieniem zaczniemy oglądać Boga, przypuszczam, że. Dosyć szybko wpadniemy w ten rodzaj podziwu. A jeżeli będziemy poznawać go bardziej i głębiej, i doświadczać w swoim życiu, tak jak doświadczał Gedeon, tak jak doświadczał Mojżesz, zgodnie z potrzebami, w jakich żyli, różne były. Wtedy się okaże, że uzupełnione to będzie przez to, o czym mówił Izajasz. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego. Niech On będzie Waszą bojaźnią i Waszym lękiem. Jeżeli mamy czuć wobec Boga coś więcej niż podziw, to niech to będzie świadomość tego, kim On jest. Że On jest kimś, kogo mądrość jest dla nas niepojęta, ale jest dla nas gwarantem naszego bezpieczeństwa, jeżeli jej słuchamy. Jego potęga jest dla nas niepojęta, ale nigdy nie występuje przeciwko nam. Jego dobroć jest nie do zrozumienia, dlaczego on złych ludzi dobrze traktuje, ale ona jest gwarantem dla nas, że cokolwiek by nam się przydarzyło, Bóg nie występuje przeciwko nam. Jedna z młodych kobiet, z którymi rozmawiałam, młoda dziewczyna, przypuszczam, że. Ko 20 lat miała, powiedziała bardzo ciekawą myśl, że ona sobie może wyobrazić sytuację, kiedy kogoś będzie się bała i podziwiała. Jeżeli to będzie ktoś tak silny i tak potężny, że będzie mógł pod, za bez, zapewnić jej bezpieczeństwo. Kiedy ona się będzie czuła przy nim bezpiecznie. Więc pytam, no ale gdzie tu strach w takim razie? Ona wtedy patrzyła na mnie i po, powiedziała: Bo proszę panią, jeżeli on mi zapewnia bezpieczeństwo wobec innych ludzi, to jeżeli ja będę po przeciwnej stronie, to, to jest troszkę straszne, ale on by był wtedy przeciwko mnie. I tak jest z Bogiem. Dokładnie tak jest z Bogiem. Gdy jesteśmy po jego stronie, możemy się czuć z nim bezpiecznie, ale kiedy występujemy przeciwko niemu, to zaczynamy się tak zupełnie po ludzku bać. I czasami to jest naprawdę użyteczne, kiedy ja, dla mnie to było użyteczne. W niektórych sytuacjach, kiedy zorientowałam się, że boję się inaczej niż wcześniej. Boję się bardziej. To moje pytanie było, Boże, czy ja jestem po Twojej stronie, czy przeciwko? I ten strach spowodował, że wróciłam do Bożą drogę. Ja jeszcze nie zdążyłam głupot narobić specjalnie dużo, na szczęście, ale już troszkę inaczej zaczęłam myśleć i wróciłam do Boga. Kiedyś zastanawiałam się, no tak, jakieś rozkminy, mieliśmy tutaj w zborze, ja byłam jeszcze zupełnie młodą osobą, więc tych rozkmin było dużo. Między innymi było to pytanie, czy usprawiedliwienie jest tylko poprzez wiarę, niezależnie od uczynków, w ogóle niezależnie? Czy potrzebne są jednak te uczynki do tego, żeby być zbawionym? I pomyślałam ja wtedy się zastanawiałam i myślałam, że Rany, ale jak to tak tylko przez wiarę? W sensie ja nie muszę nic, kompletnie nic nie muszę robić. Nic, kompletnie nic. Wiecie, w praktyce de facto to nie zmienia prawie niczego. Ale ja to chciałam zrozumieć. I pamiętam, że wieczorem tak cały czas z tymi myślami się położyłam spać i leżałam, i leżałam i to mi nie dawało spokoju, nie dawało mi spokoju. Panie Boże, czy Ty naprawdę prowadzisz mnie w tych myślach? Czy rzeczywiście to przekonanie, które się we mnie pojawia na podstawie czytania pisma, czy ja przypadkiem nie zaczynam błądzić? Bałam się zbłądzić, nie chciałam zbłądzić. I modlę się, pamiętam, że to była gdzieś druga, trzecia w nocy, i to była albo bardzo wczesna wiosna, albo późna jesień. W każdym razie wtedy było zupełnie cicho na dworze, nie było ptaków żadnych, nie było żadnych hałasów, była zupełna cisza. I pomyślałam sobie, zrobię eksperyment. A pomyślę sobie w głowie, że ja właśnie teraz błądzę. I Panie Boże, zrób coś. Pokaż mi, że to jest zła droga. I wtedy sobie tak leżąc, pomyślałam, dobra, nie wystarczy sama wiara. Panie Boże, ty mnie w tym nie prowadziłeś. I ja to odsuwam od siebie. Zostaję na tych starych torach, że bezpiecznie z tymi uczynkami. To nie był twój pomysł. Wiecie, co się stało? Ja do tej pory to pamiętam. W środku zaczęłam odczuwać jakieś takie drżenie. Zaczęłam się jakoś tak bać. W swoim własnym łóżku nic się nie zmieniło. Zaczęłam się czuć tak dziwnie, tak nieprzyjemnie. Myślałam sobie, Boże, okej, okay, okej, okay, to chyba jest to. Dobrze, Panie Boże, to ja w takim razie wracam. Ja wracam, ja wracam. Panie Boże, przepraszam, przepraszam za ten, ten eksperyment. Ja chciałam tylko sprawdzić. Przepraszam, ja wracam. Ja jednak przyjmuję do wiadomości, że to Ty mnie prowadziłeś dobrze. I wiecie, co się wtedy stało? Wtedy zaczął śpiewać ptak na dworze. Totalna cisza, a ptak zaczyna śpiewać, i razem z tym śpiewem ptaka. We mnie wszystko się uspokaja, uspokaja, uspokaja. Nigdy więcej nie pytałam, czy to jest prawda, że usprawiedliwienie jest tylko z wiary. Nigdy więcej nie pytałam, już nie musiałam się pytać. Pomyślałam sobie, Boże, dziękuję Ci, że jest coś takiego jak strach inny niż ta bojaźń przed Tobą. Teraz bardziej się obawiam, żeby nie zlekceważyć Boga, bo On na to nie zasługuje. I to jest najgłupsza rzecz, jaką mogłam zrobić. Zakończę wersetem, który jest w Ewangelii Mateusza. Dziesiąty rozdział Ewangelii Mateusza. Troszkę więcej przeczytam, żeby wiedzieć o co chodzi. Co mówi wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia, a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. To trochę tak jak moje nocne doświadczenie. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwóch rubli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, kto mnie wyzna przed ludźmi, ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. A tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Bóg mówi: Niech Twoją podstawową troską będzie to, żeby nie przeciwstawiać się Bogu, nie zapierać się Boga, nie zapierać się swoich doświadczeń z Bogiem. Nie niszczyć tego, co do tej pory Bóg u Ciebie zbudował. Nie martw się, że to poniesie za sobą jakieś koszty. A żeby tak troszkę takiej głębi temu tekstowi dadać, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą, bójcie się tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. To słowo, które to jest oddane jako ciało, no to jest po prostu ciało, tak samo. Ale ciało, to, to słowo, które jest uznane jako dusza, to jest psychę. Czyli tak naprawdę nasz umysł, nasz sposób myślenia, to jest to, o co mamy się troszczyć. To jest to, co powinno być naszą największą wartością. To, w jaki sposób myślimy, w jaki sposób patrzymy na Boga, w jaki sposób go oceniamy, w jaki sposób go odbieramy. Te wszystkie rzeczy, które w naszym umyśle się dzieją. Bogu na tym zależy. Dlatego Gedeona chciał przekonać do tego, że on może z Gedeonem walczyć. Dlatego Mojżesza chciał przekonać, że on nadal jest dobry. Bóg walczy o to, o to się stara, żeby nasz umysł był Jemu oddany. Żeby to On w naszym umyśle był jedynym naszym strachem i lękiem, żeby nie zaprzepaścić prawdy, którą mamy o nim: że jest miłością, że jest dobry, że jest zawsze po naszej stronie i możemy mu ufać, nawet jeżeli prosi nas o robienie rzeczy, które wydawałoby się, że przynoszą nam zagrożenie. To to nie jest prawda, bo on robi to po to, żeby nas chronić. Niektórzy musieli zostawić swoje własne domy i przenieść się w zupełnie inne miejsce. Wydawałoby się, że w innym miejscu będzie zagrożenie, bo to jest obcy kraj, obce miejsce, nieznane środowisko. Można się bać. Ale Bóg wyciągał tych ludzi po to, żeby uratować ich życie. Nas wyciąga bardzo często po to, żeby uratować nasze życie, nasze myśli, żebyśmy nie zawątpili w Boga, żebyśmy mu nie stracili do Niego zaufania. Czasami to są dziwne rzeczy, do których nas wzywa, ale zawsze do naszego dobra. Niech tylko On będzie naszym lękiem i naszym strachem. Amen.